Siemanku, z tej strony Nexium i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z naszej przygody z trybem Ultimate Team. OK, pad mi już działa. Jak widzicie, poprzednie otwieranie, które nagrałem sobie z moją dziewczyną Magną, się zwróciło, głównie ze sprawą Aguero i Boatenga, którego sprzedałem. Boateng był duplikatem, więc go wystawiliśmy o zdrazu, boże. My language is so amazing. Ale pozostało nam jeszcze paru zawodników, których trafiliśmy. Jest to m.in. Londry, bramkarz z Ligi Francuskiej, Envia, Hernandez, Fellaini, DHA chyba był nasz, chyba na pewno był nasz, Traore, jakiś srebrny się nam tutaj trafił, tak, trafił się to na srebrny, w którym pokładałem nadzieję, a on mnie tak brutalnie z rzeczywistością zderzył. Ale chyba będzie szybciej, jeżeli i ogólnie będzie lepiej, jeżeli od razu sobie wbiję do klubu i tam sobie po prostu poszukam zawodników i będę ich wystawiał systematycznie na aukcję, czyli Cazorla, działania, szybka aukcja i damy sobie go na od 1000, niech leci Cazorla. Cazorla ma naprawdę świetne strzały z dystansu, mimo że ma tylko 78 overalla, to naprawdę ma te strzały z dystansu niesamowite. Benta bez kontraktu możemy sobie wystawić. Jest to zawodnik, którego kupiłem od gościa, który wygrał konkurs na Facebooku na 25k. Jeżeli chcecie również brać udział w konkursach, a co jakiś czas po prostu tak organizuję, nic nie zapowiadam, po prostu co jakiś czas zadaję pytanie i ten, kto pierwszy poprawnie na nie odpowie, zgarnia hajs. Kogo tutaj jeszcze miałem na wystawienie? Za 650. Envia również pójdzie z Rubinio Kazań. Nie wiem, ale Envia też jest przekozacki. No i Chicharito chyba nie muszę nikomu przedstawiać, jest po prostu świetny, jeżeli po prostu rozpoczynasz budowę składów Ultimate Team. Grało mi się nim naprawdę spoko, zarówno w trybie normalnym, jak i właśnie w trybie Ultimate Team. No i Fellaini, którym się przyznam, jakoś specjalnie długo nie grałem, ale wszyscy go zachwalają, no więc po prostu go wystawimy. I Janusz Widelec pójdzie sobie za jakiś konkretniejszy pieniądz, sprzeda się. A tutaj pewnie zauważyliście sobie Jesusa Navasa, którego zakupiłem za 98k dosyć dawno. Bo chyba jeszcze na początku bodajże czego? Sierpnia, tak dokładnie, teraz mamy wrzesień niestety. I zakupiłem go i jak na razie rozegrał w moim klubie tylko dwa mecze rozegrał. No i też żadnej bramki nie strzelił, ale damy mu jeszcze szansę wielokrotnie. I czemu by w sumie nie zaraz, Zaraz się wejdziemy tutaj w skład tylko BPL, a nie Bundesligi. BPL, zaraz go ogarniemy, ktoś mi znowu pisze na tym. Co my tutaj mamy? Mamy Navasa, mamy Schürrle, Torresa, Remiego, Sessegnon, Koloturę, którym naprawdę mi się zarąbiście gra, jest niczym czołg. No i postanowiłem, że sobie może kupimy jakiegoś lepszego bramkarza zamiast Davida De Gea, ponieważ no ten zawodnik po prostu mi nie broni jakoś cudnie, a powinniśmy znaleźć jakiegoś jeszcze zawodnika w miarę taniego pod naszą formację i dobrego, oczywiście, goalkeepera z Ligi Angielskiej. Petr Czech chyba odpada, on będzie ponad 10k, ale chyba możemy w sumie wydać więcej niż te 10k, czemu by nie? Dobra. Czech, BPL i szukamy. 20, nie, to sobie podarujemy Czecha i sobie po prostu poszukamy jakiegoś ogarniętego goalkeepera. Begovic, Todd, bardzo lubię tego bramkarza, naprawdę świetnie broni. Reina, Joe Hart. Reina, Foster, Inform, nie, Stekelenburg. W sumie nigdy tym bramkarzem nie grałem w Fulan, a jest to Holandia i Fulan, więc spróbujemy sobie kupić, czemu by nie, właśnie Stekelenburga, co? Stekelenburga, Fulan, narodowość Holandia, czyli lecimy, no ha, szkoda, że tego nie da się zrobić szybciej niestety. Ale cóż, to nie ja tutaj to wybieram, ani nic, poprawione to zostało zdecydowanie. W tym, okej, za 2k go kupujemy na kup. Teraz jest Stekelenburg w naszej drużynie, 82 overall, całkiem w miarę ogarnięte statystyki. I zobaczymy, jak ten bramkarz będzie bronił w naszej drużynie. No i dobra, mamy Boatenga jeszcze z Milanu, ale w Schalke go bodajże chyba już nie ma. Jeszcze nie ma, nie już. Jeszcze go nie ma. A szkoda, bo z chęcią bym zagrał w składzie z Bundesligi. I będzie chyba Boateng, będzie chyba jeden z lepszych ogólnie SPO, nie licząc żadnych informów totsów SPO w Bundesliga, to dlatego, że będzie miał chyba najwięcej overalla, ponieważ Götze i Miller mają 84, a Boateng ma 85. No więc sami widzicie, jak to się ma. Chwila, zamiast Mertesakera sobie damy tutaj Robinho, bo Mertesakera raczej nie wpuszczę.
Jakby co, to mamy tutaj Barzagliego i Chiellini'ego. A my nie przedłużając sobie przejdźmy do ligi pierwszej, do dywizji pierwszej. Aktualnie mam 4 punkty i mam bilans 1-1-1. No więc jest ok, jak najbardziej możemy sobie zagrać tutaj spotkanie. Nasz skład się prezentuje następująco: Torres, Remy, Sessegnon, Schürrle, Jesus, Navas, Sandro, Enrique, Embia bodajże, Koloture, mimo iż zresztą Szpakowski mówi na każdego Ture chyba jaja albo, no nie wiem, w każdym razie myli ich. Na prawej stronie jest Sania i na bramce jest Stekelenburg. Stekelenburg, którego zakupiliśmy właśnie, a my znowu nie możemy sobie wyszukać. O, dobra, przestraszył się ktoś. Dobra, zagramy sobie, zagram w Schalke, gramy pojedynek na Bundesligi, czy będzie skład z Bundesligi? Tak jest, wow, Neuer, Boateng, Santana z Schalke, Lam, Schmelzer, Miller, Götze z Bayernu, Gündogan, o masakra, Pierre-Emerick Aubameyang, Schürrle, Błaszczykowski, no gościu ma naprawdę świetny skład, to muszę przyznać. Będzie mu ciężko strzelić gola, głównie ze względu na Neuera. Ale my damy radę, kto? My nie damy rady. No tutaj mamy nasz skład, skład przeciwnika, a my nie przedłużając rozpoczynamy sobie giera z kontry i lecimy. Ogólnie rzecz biorąc ten odcinek się chyba pojawi 8 września, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli. I ogólnie rzecz biorąc już niedługo mogę wam zapowiedzieć, że się pojawi kolejne FIFA Overall Predictions z Jacobem po raz kolejny. No i ta seria będzie cały czas prowadzona z Jacobem. I już wam mogę zapowiedzieć, że następnym klubem będzie to klub z Hiszpanii. I jest to klub obecnie Gareta Bale'a, czyli zdecydowanie Real. What the fuck, nie! Dobra, udało się, a w pierwszej akcji już mógł nasz przeciwnik zdobyć bramkę. Jest to klub Gareta Bale'a, czyli tak jest, wybraliśmy Real Madrid z Jacobem. I będziecie mogli zobaczyć, jak według nas się mają overale tych zawodników FIFA 14 i ich statystyki w trybie Ultimate Team. No więc, co mogę powiedzieć, tylko was zaprosić i czekać na ten odcinek, bo naprawdę warto, bo widziałem, że się wam spodobała ta seria i myślę, że warto po prostu zobaczyć, jak według was i według nas się mają te karty, bo naprawdę wywiązało się kilka ciekawych dyskusji na temat dlaczego niektórzy zawodnicy powinni mieć overall i już tłumaczę, bo wiele pytań było, dlaczego na przykład nie było Dembaba, Cahilla. Już wam tłumaczę, prowadzimy. Wow! Świetnie to zawinął bodajże Sessegnon. Nie wiem czemu tak znaczy się, dobra, już wiem czemu tak mruszę. Mruszę tak, bo w finale Super Pucharu Europy po prostu tak burczałem. Darłem się i mam głos trochę w słabszej kondycji, ale mam nadzieję, że da się oglądać. Dobra. Sania, ty dasz sobie radę z Schürrle. Fuck. Dobra, to by błąd! Nie! Ale fart. Stekelenburg po raz drugi miał farta. Wybij to, Andrzeju! No, Andrzej, kopnij piłkę poprawnie! Stekelenburg! No, serio, karny za co? Panie sędzio, przecież czysto wszedłem. Zgubiłem temat. Aha, chyba że... Co? What the fuck? Chyba mam przerąbane, ponieważ... Nawet nie za bardzo skojarzyłem za co, bo się popatrzyłem na czas trwania odcinka. I w 12 minucie już gramy w dziesiątkę, mamy lukę w obronie i cholera, Luka Modric niestety nie przyniósł szczęścia, bo w 13 minucie przegrywamy jeden z raz karnego wykonanego przez André Schürrle. Tak jest. O, dobra, już pamiętam. I już wam tłumaczę, dlaczego między innymi nie było, dajmy na to, Cahilla, Dembélé, też nie będą wszyscy zawodnicy z Realu. Będzie dużo zawodników z Realu, tak samo jak było dużo z Chelsea, bo prowadzimy podstawową jedenastkę danego klubu, kilka najważniejszych z nazwisk, czyli tak jakby był tam Torres i Iwanowicz, oraz najważniejsze transfery, czyli największe transfery, jakie miał dany klub. Okej, może uda się nam ładnie odpowiedzieć. Co? Strzel to! Nie! No! What the fuck? Nie no, teraz sfailowałem, się zemściło na mnie. I się może teraz na mnie zemścić. A szkoda, no bo powinno być 1-1, zdecydowanie. Ale jak się nie trafia na pustą bramkę, po tym jak przeciwnik prawie strzelił samobuja. No cóż, za wiele nie możemy wymagać. Ścięła się FIFA, nie, no błagam, nie. Serio. Seriously? Nigga. No błagam, odetnij się, kurde blaszka. No nie, super. Kogoś z nas rozłączyło, albo mnie, albo przeciwnika, ale któregoś z nas rozłączyło. Gündogan, zawodnik meczu, super, pewnie przegrałem to, tak, 104 monety, znając życie, przegrałem to. Tak, bo, o nie, nie przegrałem tego, 1-1, czyli to co, go wywaliło, czy co, bo niech mi nie... no, jeżeli go wywaliło, to dlaczego ja nie dostałem walkovera, panie sędzio, no... Ja sobie wypraszam, po prostu. Nie podoba mi się. No i Embia, czerwona kartka i cholera, jasno.
I mamy kogo tutaj wprowadzić. A, Mertesacker, walić to, jak się bawisz, to się bawić. Chociaż nie, bo nie mamy go pod formację, to kupimy sobie jeszcze jakiegoś zawodnika. To będzie taki luźny odcinek jak najbardziej, czemu by w sumie nie. Okej, okay, i sobie kupimy jakiegoś SO, który tutaj zastąpi nam na czas bliżej nieokreślony. Kim ja tutaj nie grałem, a chciałbym jeszcze zagrać przed końcem FIFA 14. Kim bym chciał zagrać, to zdecydowanie zaraz wam powiem. No, Luizem grałem, Terym grałem. Nastasić to nie na naszą kieszeń. Fermalen grałem, widzisz, mi się trafił. Kościelny. Nie. Dobra, to chyba sobie wrócimy tam na początek. Może Agera, bo Agerem w sumie niby nigdy nie grałem. Nie niby, tylko no po prostu nigdy nie grałem Agerem. No nie, no serio, ścięło mi się znowu, fuck. Dlaczego Ultimate Team jest tak powalony, że się po prostu ścina i w tym momencie nie mogę nic zrobić, nic, kompletnie. Jestem zawieszony w menu i muszę pisać do kogoś, żeby mnie zaprosił do gry, to wtedy mogę się stąd wydostać. Albo po prostu, no albo po prostu sobie, co sobie. No, goddammit. No, fuck, albo muszę wyjść z gry, czyli kliknąć Alt F4, ale tego nie chcę zrobić, więc na razie się z wami żegnam i do zobaczenia za chwilę, na razie, cześć. No i tak jak mówiłem, byłem zmuszony zostać uratowany przez kogoś i uratował mnie Halen, z którym postanowiłem sobie zagrać meczyk na wizji, że tak to określę, więc siema Halen. No witaj i witam wszystkich twoich widzów również. I zagramy sobie po prostu meczyk BPL na BPL, bo chyba tym składem grasz, tak? Tak, nie wiem jak tam kondycja wygląda, ale... Dobra, to ma być meczyk na luzie, jak sam powiedziałeś, więc... Cholera jasna, nie wierzę, w co się dzieje. Co? Kliknąłem sobie tak... przez lenistwo kliknąłem sobie myszką. Okej. O Boże. I chyba gram klawiaturą. No to jeszcze raz cię zaproszę. Dobra, to my zaraz będziemy. Znowu fail compilation. Chociaż nie, dobra, to nawet tego nie będę... Ciął! Może dobra. Pogadamy o jakichś pierdołach, aktualnie gadamy sobie o transferach, więc w tym momencie, w którym my to nagrywamy... Jest 2 września. Jest co? Jest 2 września i deadline. Aha, no to o tym już wspominałem, tak. To aha. Właśnie zostało zarzucone info, że... Znaczy się, nie zostało zarzucone właśnie info, że Ezil jest oficjalnie w Arsenalu, Ezil jest oficjalnie w Arsenalu, ponieważ nawet mu Boateng zaczął życzyć szczęścia, że ten... Wow, ja tu tak for fana tymi Aguero, Bale, Ture... Ale ja nie mam skilla w FIFA, to wiesz. David Luiz! A ja tutaj na was tylko. Jedyny argument. Nawet nie kupiłem sobie w końcu obrońcy i gram z Embią z czerwoną kartką, ale never mind. To się nie liczy. Mam turę, ale drugiego. O Jezus, jaki lag. Też miałeś? No tak, drobny. Ale spoko, na was biegnie już na skrzynę. Macu. O, gdyby na was w pierwszej akcji zdobył bramkę, by było zbyt piękne. No i mam rożny. A ile kosztuje na was teraz Manchester City wersja? Nie wiem, ja go kupowałem trochę da... Znaczy... O! O! Co?! Remi Staric, kto... A, dobra, myślałem, że on nie trafił z takiej odległości na pustą bramkę praktycznie. Nie! No nie wierzę. Dobra, wychodzimy na prostą. Boże, szczęście, Bale. Moje szczęście... W tym sezonie już go nie będziemy mieli w BPL. No właśnie, co sądzisz o transferze Bale'a do Realu? Myślę, że to jest przesada. Dlaczego tak sądzisz? Nie rozumiem kompletnie twojego zdania w twojej... Znaczy się twojego zdania w tej... 100 milionów to jest tak lekką ręką można oddać. No, ja tyle na chleb wydaje, nie? No, z dobrej piekarni. Według mnie 100 milionów to jest przesada jak na Bale'a, bo co prawda jest on bardzo... Jak przesada na każdego zawodnika, stary, Bale, okej, okay, jest talentem, ale bez przesady, żeby był najdroższym transferem w historii świata. No właśnie, nie no, rozumiem, 100 milionów można dać za Ronaldo czy Messiego, ale za Bale'a nie. Przecież ten człowiek praktycznie, no, nic jeszcze nie wygrał w swoim życiu, jest taki... No właśnie, on nie jest nawet aż tak ograny w Europie, więc... What the fuck? No, nie! Serio? Stary obroń... Nie czaję, który to był? Mam dwóch. Mam Embię i mam... Nie, to był Koloturę. Które, stary, jesteś powalony? Koloturę, nowy nabytek Liverpoolu. No już nie taki nowy, bo tu gdzieś na początku okienka go kupili. No ale mam go w Liverpoolu właśnie, tutaj miałem jeszcze kogoś tam. No właśnie, mam Shirley jeszcze, no i na Vasa. A nie wiesz, czy będzie aktualizacja do 13 jeszcze składów, czy już nie? Ale w matchdayu? Tak, no. W matchdayu na pewno nie będzie. Tak.
W Merdeju na pewno nie będzie, ale w Ultimate będzie. W Merdeju nie będzie z prostej przyczyny, bo wystarczyłoby sobie ściągnąć patcha Modingway czy jakoś tak i masz te same, i masz nowe stroje już na nowy sezon. A to, że 14 i 13 to będą praktycznie te same gry na pecety, to większość osób pewnie by nie kupowała nawet po prostu 14, wiesz o co chodzi. No wiem, wiem. A ty jak zapatrujesz się na 14, zamówiłeś już, czy nie wiem? Jeszcze nie, no ale na pewno będę kupował, no nie, ale dali dupy z tymi pecetami tak, że totalnie, a te ich tłumaczenia to jest po prostu masakra, bo pecety są najsilniejszą i najmocniejszą platformą, a ich tłumaczenia, że nie każdego stać po prostu nowego peceta, to tak samo, tak, no to równie dobrze, no przecież nie każdego stać, żeby kupić sobie nową konsolę, tak, no nie, to jest no, to samo, to jest racja. Ten sam argument po prostu. No argument z dupy, wymyślili coś na poczekaniu, tak samo jak było coś tam na początku, jak jeszcze Xbox One miał mieć to stałe połączenie do internetu, to coś tam ludzie się sprzeciwiali temu, a oni powiedzieli, że jeśli ktoś nie chce być cały czas podłączony do internetu, to niech sobie kupi Xboxa 360, no to bez przesady znowu, takie chamskie zagrywki według mnie. No oni po prostu będą tracić i teraz, bo i na pewno mi się wydaje, i wiesz co ci powiem, tak wiem, posypią się hejty, ale kibicuję w tym roku Pro Evolution Soccer. I to jak nigdy, po prostu chcę, żeby ta seria po prostu zmiotła PS-a z powierzchni ziemi, żeby się w końcu EA z... FIFA, sorry, żeby, no nie wierzę, serio. Wybacz. Ale wiesz, PS, widziałem te trailery, widziałem te jakieś... No wiem, co szału nie ma też, to nie, ale szkoda, bo chciałbym, żeby PES solidnie dokopał FIFA, żeby oni się w końcu wzięli i zaczęli walczyć, żeby w końcu robili jakieś nowości, a nie już któryś rok z rzędu praktycznie dostajemy to samo. I to całkowicie, no powiedzmy szczerze, dostajemy to samo, dopiero ten rok jest pełen innowacji, ale tylko i wyłącznie na co? Na nowe konsole. Tak. Ale muszę przyznać, że... O Jezus, się słodki, co się stało? Jaki lak. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że oglądałem kilka tam tych omówień FIFA 14, między innymi u... No serio? Między innymi u Kamyka mogłem lobować. No i według mnie to nie ma jakiejś wielkiej różnicy, ale wydaje mi się, że będzie się grało tak jakoś szybciej, płynniej, coś w tym stylu. Uff! Więc myślę, że różnicę na pewno poczujemy, może nie od razu, ale... Ale, ale modlę się o to, żeby spowolnili Ultimate'a, a przyspieszyli Ja pierdzielę, serce mi stanęło. A twój bramkarz zachował taki stoicki spokój, że... Tak, Stekelenburg, stary, ja nie czaję po prostu tego golkipera, no nie? Piłka mu wpada do bramki, a ten stoi i się na nią patrzy. Czekaj, on gra teraz Fulham, co nie? No tak, właśnie, go sobie kupiłem z Fulham, no nie? Żeby go sprawdzić, zresztą go kupiłem 5 minut temu. Nie no, dobra, nie przesadzając, bo odcinek już trwa z 18 minut, więc jakieś 10 minut temu go kupiłem. To jest jego debiut. O Jezus, jak lak czy... A u mnie nikt nie ma dzisiaj debiutu, bo ten skład mam już bardzo dawno i... No ja sobie po prostu tak robię, że sobie na każdym odcinku praktycznie kogoś kupuję, jakichś nowych zawodników testuję. Zawodników, którymi nigdy nie grałem w Ultimate, tak ci powiem. Na przykład chciałem sobie kupić Agera, ale ścięło mnie w menu i musiałem albo kliknąć Alt+4, albo ktoś mnie musiał zaprosić do meczu. No i tak też się stało, że gramy meczek. Ale mam nadzieję, że żaden z was, ani tym bardziej ty, Helen, nie macie mi tego za złe! Ja jak najbardziej nie. Torres, stary, pokaż mi swoją prędkość, bo w Ultimate masz. Dobrze, że Tarot uratował wszystkich skillerów FIFA, którzy lubią BPL, przechodząc do Fulham. No, jakby nie przeszedł, to by była bieda troszkę ze skillerami. Troszkę. Jeszcze Nani jest, no i kto jeszcze ma 5 gwiazdek BPL? Nie mam pojęcia, kto będzie miał jeszcze może w przyszłym sezonie, że tak to określę. A, no też może się zmienić, też może Tarap mieć na przykład 4, ale w przyszłym. Ja to nie oglądałem Queen's Park, to nie wiem, jak on w prawdziwym życiu gra. No Tarap ciągnie Queen's Park, ale nie da się pociągnąć całej drużyny. No. O Jezus, a napiłem cię. Remi, nowy nabytek. Newcastle, które się powoli robi reprezentacją Francji. Powoli? Oni już są reprezentacją Francji. Oni chyba... Brakuje im chyba tylko francuskiego jakiegoś bramkarza i by mogli śmiało chyba wystawić całą jedenastkę z francuskich zawodników. No ja ostatnio gdzieś czytałem albo słyszałem, że... Jezus. Że to nawet sami piłkarze nie są zwolennicy czegoś takiego, bo się robią podziały w szatni. Że Francuzi trzymają się razem, a reszta razem. Francuzi trzymają się razem, a reszta trzyma się razem. Krzysztof Heyden. No wiesz, to jest taka sytuacja.
Lepiej pogadajmy o roku szkolnym. Weź, stary, bo zabiję. Ja jeszcze mam miesiąc. Weź! Poważnie, coś ci zrobię. Dobra, wybacz. Ale szczerze mówiąc, to zazdroszczę ci, bo ja bym jeszcze pochodził. Dobra, ty masz 3 miesiące wakacji. Już, tak. i cię czeka jeszcze jeden. Bitch, please, ja mam wakacje od 26 kwietnia. Dobra, ale miałeś matury, tak? No ale no, Jezu, 5 razy na maturę pojechać, no i problem. Boże, telefon cały czas dzwoni, muszę cały czas odrzucać. Zero stresu, matura, co to tam? Ja takie, przy śniadaniu sobie takie teściki wypełniam. Wiesz co, z maturą się nie stresowałem, stresowałem się wynikami. No w sumie też racja. Masku no. Też dość po raz kolejny pokazuje to, co ma najlepszego. Ile jest w ogóle, bo nawet... statystykach, czy co? Nie, no ogólnie w wyniku, bo nawet nie wiem. 2-0. Ty robisz jakieś zmiany? Nie, po prostu. Myślałem, że coś gadasz z telefonu, bo tak powiedziałeś, no. Nie, przez telefon nie odbiorę, odzwonię potem. Gareth Bale, Paschal Von, Sania. To jest zawodnik świata. Ja Bale'a lubię, ale bez przesady znowu z tym hajsem. Torres! Jak mi się nim soczyście gra w Ultimate, to jest po prostu masakra, on jest zarąbisty w Ultimate. Ty jesteś fanem Chelsea, tak? No Rachel, nie? Ja no, pierdzielę, serio! Więc co sądzisz o Eto? Eto? Za darmo. Przyszedł ale za darmo. Co, ty sądzisz, że przyda się i jest... No przyszedł za darmo i chyba się przyda, tak? Ma doświadczenie na europejskich boiskach i nie będzie aż tak blokował Lukaku, no nie jakbyśmy kupili jakiegoś młodszego zawodnika. Na przykład tego, Rooney'a. No Rooney to też 28 lat obecnie, no ale młodszy niż Eto na pewno, nie? Ale to grane na europejskich boiskach. No nie, no nie. On jest chyba rok młodszy od Ronaldo. No nie wiem. O Jezus, a wygląda o 3 lata starzej. No a Iwanowicz jest z wieku Ronaldo. No Iwanowicz to jest Rusego, oni są przepici wszyscy. Serb, wypraszam sobie. No to jeden. Tak samo Iwanowicz jest fajny. W Czechach i Słowakach. Iwanowicz jest fajny. No serio, stary, na was! Dośrodkowanie prosto w ryj kogoś tam z twoich obrońców. Oglądałeś mecz Manchesterem? Liverpoolu? Nie, Chelsea. No tak. Co ty zrobiłeś? Co on zrobił? Albo mi się wydawało, bo piłka przeniknęła przez siatkę, tak to bynajmniej u mnie wyglądało, ale... Na szczęście nie. No łap to. No, gramy na czas. W ostatnim momencie podanie, tak. Też szakrowy. A, ścioło! Te ścinki są czasem pomocne. No tak, szczególnie w moim przypadku. No, strasznie głośno grę, mam nadzieję, że moi widzowie cię dobrze słyszą. No jeżeli dodam napisy. To damy napisy, będziemy... Sesenio mi się też gra fajnie. Jest spoko. Nawet. No on jest chyba dosyć szybki. No tylko szkoda, że w FIFA mówią na niego sesja Gnos. No ale to jest szpakowski, więc... No właśnie. No! Ja pierdzielę, nigdy mi nic nie wpadnie do tej bramki, chyba strzeliłem 16 razy na tą twoją bramkę i nic nigdy nie wpadnie. Co to jest? No nie no, Luis został, to nie strzelę, no skąd wiedziałem? Skąd wiedziałem? O, patrz, zaspoileruję, ale w tym momencie nie strzelę. Nie no, już nie ma sensu grać, bo już wiemy co się stanie. Bez spoilerów, ale w następnej akcji nie strzelę. Wow, zobaczysz. Działeś? Opa. Szkoda, że do tego nie doszedłeś, Ture. Jezus, czemu są takie lagi? No i dajesz, Aguero? Nie no, dobra, chciałem lobować. Ale on zaczął przyjmować. Oła! Czemu mi skaczesz na mnie? Wybacz, lubię tak czasem. Spoko. Takie odpały. Wybacza. Panie Jesus na was, panie kolego. O, dobra, wywalczyłeś, dobra, nic nie mówiłem. Wziął sobie twoje słowa do serca. O, dziękuję bardzo, o to mi chodziło. Ech. Smuteczek. O, widziałeś? Siatkówka, pierwsza klasa. No, jak mnie to wnerwia, że oni nie widzą, co mają pod nogami. Tak, Remi! A ja bym się na twoim miejscu dłużej zbierał do piłki. I dajesz Aguero. Nie.
O Boże, co to No jest? co za lag? Ten lag jeszcze wzmocnił napięcie. Tak. Szczególnie w... Czy trafi, czy minie bramkarza? Czy Stekelenburg po raz pierwszy się popisze interwencją? Jakąś konkretniejszą? Embia, no stary, weź go zabij! Bardzo ładnie. Nie trafił. Dobra, ja tutaj robię zmiany. A ja mam kogoś fajnego? Nawet nie mam nikogo z BPL, stary. Sobie wprowadzę Robinho i Di Natale. A ja sobie stawię Walcotta i Torresa. No i dobra, Boatenga, który już gra aktualnie sobie w szalkę. I bardzo dobrze. Na razie już. Tak, ten drugi. Kevin tak. Prince. No, a ten co o Esilu mówiliśmy na początku, to był ten drugi. Jerome. No. Dokładnie. O, mam nadzieję, że w FIFA 14 będzie dało się to pominąć. No. Ej, to jeszcze nic, ale najgorzej jak pokazują tego gościa z tablicą. O, weź i jeszcze on tak koślawo, ani nie podniesie tej tablicy jakoś szybko, tylko patrzy na nią, obraca się, patrzy na nią, obraca się, patrzy na nią i... Wtedy podnosi, ale podnosi wolno. No i on... pokazuje każdemu, i z lewej. Bo on pamięta jak w przedszkolu było, najpierw w lewo, potem w prawo i dopiero przechodzisz. Tylko tak, wziął to sobie do serca. No co to kurde blaszka jest? Torres! O ja pierdziel. Niech się bawić, to się bawić. Dobre rozegranie, muszę przyznać. No przecież wiem. A... Dobrze, Robinho, ty tam masz mi lecieć na tym skrzydle. O, a co sądzisz o powrocie Kaki? To jest też wiadomość dnia chyba. No i fajnie, fajnie, cieszę się. No! Przecież gałkę najlepiej... miałem ewidentnie przekręconą w lewo. Najlepiej dla niego by było, gdyby chyba tam został. To znaczy, gdyby nie przechodził na Ederalu. Ja pierdzielę, ja byłem pewny, że to jest gol. Stary, co ci ten Hart broni w tym meczu, to jest jakieś przyjęcie. Jest... Ja wiem, że Hart jest dobry. No ale... O, Jesus Christ, panowie, czy wy macie jakieś koślawą dupę i łeb jednocześnie, czy co? Trzeba... Tak, skierować piłkę, aby ona wpadła do siatki. Bramkarz tylko na nią popatrzył i sobie pomyślał, o, dzisiaj... Jesus Christ, no, panowie, podajemy do siebie, a nie do Torresa, który jak przypierdzielił, to prawdopodobnie rozerwał siatkę. Szkoda, że w prawdziwym życiu już tak nie gra. No, z Bayernem ładnie przypierdzielił. Nie oglądałem. Ładnie, od supeczka. Pewnie przez przypadek, nie no. Nie przez przypadek, Szurle mu fajnie podał przez... No fajną taką prostopadłą piłkę mu podał i... Ja pierdzielę, jak to by był gol, to... No, Torres jest serio bestią. No w FIFA tak, ale pewnie w 14 już mu obniżą te staty, bo w ostatnie sezony nie były najlepsze. No nie. O Jezus. Lagi, ale to już jest chyba domena naszych pojedynków, bo w tym... Tylko dlaczego zawsze jak ja mam akcję, albo jak ty mi... Jak ja mam groźną akcję, albo jak ty mi praktycznie strzelasz bramkę? No bo to jest właśnie... Ja pierdzielę, nie, nigdy nie strzelę, jest... Muszę po prostu zobaczyć statystyki w tym meczu, bo to jest przegięcie. Embia. Nie, nigdy. Bo po co? O! Po co podać celnie, jak można podać prosto pod nogi zawodnika z numerem 7? No goń go, Ture, stary, jakby tam było darmowe kurczak! No nie, no i... A spłoń, stary, w piekle. Bale. 100 milionów. Co ty robisz to? Ja pierdzielę, nie wierzę. O, Jezu, żeby ta połączenia nie wywaliło, byłby... Lekki troll. Niedosyt. A ostatnio sobie przyszedłem do Walking Dead całe, nie wiem czy grałeś. Tak, ale w tą przygodówkę, tak? Tak. Point and clicka. Przyszedłeś całe? Tak, to jest masakra. Płakałeś? No może nie, bo ja tak łatwo się jakoś nie wzruszam, ale... Tak, jestem... Uroniłeś łzę? No może nie aż tak, ale jakieś tam emocje wzbudziło. No ty kurde uczuć nie masz! Spłoń! Karny! A końcówka była mocna. Nie będę spoilował co się tam działo, ale mocno. Nic nie będę spoilował, ale to jest po prostu najlepsza gra jaką grałem, po prostu. To jest obecnie moje pierwsze, przebiło wszystko po prostu w co grałem do teraz. The Walking Dead, przygodówka, to jest po prostu najlepsza gra na świecie. Ja się poryczałem na zakończeniu LA Noire. Nie wiem, nie oglądałem. No. Ale jak oglądałem tak potem zakończenia u każdego, to Rock płakał,
Kupcon płakał, T-Volt płakał, więc ja się nie wyróżniałem z tłumu, ja tylko uroniłem mzenie. Zobaczmy staty, bo to będzie masakra. Wolę nie patrzeć. O 9,9 hard ma u mnie. Strzałów. Ja 22, ty 16, ty 12 celnych, ja 16. Pozdrawiam. Czekaj, jeszcze raz pokażę to tutaj, czyli 16, 22, 12, 16. To i tak miałem lepszą skuteczność, teoretycznie. Cicho. 10 rzutów rożnych miałeś? No, miałem 10 rzutów rożnych. Miałem dosyć dużo strzałów. Kontuzję nawet miałeś, widziałeś? O, to serio? No. Dobra, w każdym razie dzięki ci Hayden, że byłeś. Mam nadzieję, że wam podobał odcinek. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze. No i na razie, a ze mną był Hayden. No, cześć. Na razie.